Czy likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zakończy spór z Brukselą, czy też otworzy nowy? I czym się różnią uzgodnienia polityczne od zasad prawnych? Porozmawiamy o tym z profesor Ewą Łętowską. A w drugiej części programu, na co powinni być gotowi pracodawcy i pracownicy po tym, jak ze stanu epidemii przeszliśmy w stan zagrożenia epidemicznego, opowie radca prawny Filip Firut z kancelarii Sendero. Wojciech Tumidalski, witam i zapraszam na Rzecz o Prawie. Profesor Ewa Łętowska, pierwszy rzecznik praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wcześniej także w NSA, Polska Akademia Nauk. Chyba wystarczy. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pani profesor, spotykamy się, dziękując za przyjęcie zaproszenia, w przeddzień już finałowych rozstrzygnięć w Sejmie w przedmiocie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwidować ma Izbę Dyscyplinarną w tym sądzie, tworzyć nową izbę, sędziów pozostawić, wprowadzić test niezawisłości, niezależności, różnie on się nazywa w zależności od tego, która wersja przejdzie. Chciałem dopytać, czy w pani profesor opinii to jest zamknięcie sporu z Komisją Europejską, czy raczej otwarcie nowego? Nie, to jest usiłowanie z punktu widzenia polityków, oby było udolne, z punktu widzenia prawników, o tym za chwilę, to jest usiłowanie wyjścia rzeczywiście naprzód temu, czego od nas wymagają władze Unii Europejskiej, po to, aby odblokować fundusze przyblokowane przez nasze przewinienia odnoszące się do kwestii ochrony praworządności. I teraz słówko wyjaśnienia. My mamy dwa odrębne dyskursy, które nagminnie miesza u nas i prasa, zresztą media, i ludzie oczekiwania. Dyskurs polityczny. W dyskursie politycznym jest Komisja Europejska, jest parlament, są politycy, zresztą partie polityczne. I w tym dyskursie występuje coś w rodzaju targów, mocowania się na rękę, takiego próby sił i próby przekonywania się nawzajem dotyczącego stanowisk, które się zajmuje. Ale zupełnie innym dyskursem jest dyskurs prawny, który dotyczy tego, co prawo stanowi, ale co najważniejsze dla naszego problemu, co stanowi akt, który jest władczo uregulować te kwestie, o których mówimy, to znaczy rozstrzygnięcia TSUE, Trybunału Sprawiedliwości, zarówno rozstrzygnięcia w formie wyroków, jak i w formie, co nas w tej chwili interesuje, postanowienia tymczasowego, które trzyma nam, Polsce, fundusze europejskie w związku z niewykonaniem trzech rzeczy: istnieniem i funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, zawieszeniem, pozbawieniem możliwości pracy grupy sędziów, bo to już jest w tej chwili spora całkiem grupa w różnych stadiach postępowania, i wreszcie trzecie, co najważniejsze, takiego zreformowania na postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, aby w ocenie sądownictwa unijnego nie wywierało ono efektu mrożącego ze szkodą dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To są trzy punkty, które w sposób władczy, podkreślam władczy, zostały przesądzone w postanowieniu TSUE, ono jest z lipca ubiegłego roku. Niezależnie od tego, co tutaj się u nas opowiada, czy to wydał sędzia w jednoosobowy, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, czy to żeśmy zrozumieli, czy nie zrozumieli, czy oni nas zrozumieli, to jest rozstrzygnięcie. Koniec. Co więcej, to, że to jest władcze rozstrzygnięcie, doskonale rozumie Komisja Europejska. I Komisja Europejska wielokrotnie ustami swoich przedstawicieli i polityków powtarza: my, owszem, my zajmujemy się stanowisko polityczne, my z wami dyskutujemy, targujemy się o różne rzeczy, ale Komisja Europejska przestrzega podziału władzy i wie, że to, co zadecydował Trybunał Sprawiedliwości we właściwej, przepisanej formie, jest
koniec, skończyło się, tak jak było z Turowem, przepraszam bardzo. Turów, póki nie został rozstrzygnięty oficjalnie wyrokiem, leciały cały czas, nabijano kary i wcale nie było tak, jak oczekiwali nasi politycy, że jak wreszcie ten wyrok zapadnie, to te kary, które już zostały orzeczone, to one nam będą darowane. Nieprawda. To zostało orzeczone i zostało je wyegzekwowane. Tak samo jest teraz. No jak się zdaje, już nawet jakieś miliony zostały potrącone przez Komisję Europejską. One są potrącane z funduszów, które nam są należne, w związku z tym, czy my będziemy, my nie będziemy płacili. Nie będziemy płacili, mniej nam zapłacą po prostu, całkiem zwyczajnie. I teraz, mnie wcale nie cieszy ta sytuacja, żeby to nie było, że ja akurat tutaj coś popieram, czy nie. Ja zdaję sprawę z tego, jakie jest prawo. Prawo mówi, jeżeli jest władcze rozstrzygnięcie sądu, to się je wykonuje, dlatego że tak czy owak do tego wykonania dojdzie. I teraz dalej, proszę Państwa. To, że u nas w tej chwili w Sejmie trwają prace nad projektem prezydenckim, no to bardzo dobrze, że wreszcie się ruszono i podjęto jakieś działania. Przy czym wcale to nie jest tak, jak powiedział na przykład pan marszałek Terlecki, bo ja to słyszałam na własne uszy. No nie wiadomo, my próbujemy, czy to się uda prawda, przeprowadzić, bo mogą mieć inne zdanie, ale tutaj przecież my podejmujemy jakieś działania. My mamy podjąć działania takie, które w tych trzech punktach, o których wspomniałam i o których zresztą tak samo w tym liście słynnym von der Leyen do Parlamentu z kolei Europejskiego też się wypowiadała, w te trzy punkty mają być zaspokojone. Ale to, czy one będą zaspokojone, uznane za zaspokojone, to o tym nie decydujemy, przepraszam bardzo, nasi politycy, tylko decyduje ten, kto nałożył na nas to rozwiązanie, czyli tak naprawdę nawet nie Komisja Europejska, Trybunał Europejski. I ale teraz komisja będzie miała tutaj pewne panie, przepraszam, że wszedłem w słowo, oczywiście. Będzie miała coś do powiedzenia i też ma do instrument w postaci KPO. Jest inne stanowisko, jest inny w ogóle, jakby to powiedzieć, umocowanie działań komisji na stosunkach rozmów z Polską i inne umocowanie Trybunału, bo komisja jest ciałem politycznym. W związku z tym komisji wcale nie zależy na tym, żeby Polskę zagłodzić, wyrzucić, czy w jakiś inny sposób, nie wiem, upokorzyć. No, trzeba załatwić. Oni chcą nam nawet dać te pieniądze, bo to widać. No tylko dajcie nam szansę, przepraszam bardzo, to tak, kup ten los na loterii. My jesteśmy tak jak ten bohater anegdoty. Mamy kupić los. Dotąd, dopóki losu nie kupimy, czyli nie spełnimy warunków, które nam postawił TSUE, i teraz się będziemy targowali. Teraz tak, przejdźmy teraz na grunt polski i oceńmy ten projekt, z którym mamy do czynienia. Ten projekt mówi tak, likwidujemy Izbę Dyscyplinarną. No niby cudownie, tyle tylko, że przewidujemy, że sędziowie z tej Izby Dyscyplinarnej będą rozrzuceni po całym Sądzie Najwyższym. Na czym polega kłopot? Kłopot nie polega na tym, czy ta izba się będzie nazywała nadzwyczajna do czegoś tam, czy będzie się inaczej nazywała, tylko polega na tym, że sędziowie, którzy w tej izbie zasiadają i których sytuacja była przyczyną uznania, że ta izba nie ma właściwego umocowania jako niezależny sąd, oni nadal będą w tym sądzie funkcjonowali. Więc w związku z tym nadzieje na to, że to rozwiązanie rozwiązuje problem, jest nieprawdziwe. Dlatego, że będą znowu udział sędziów z Izby Dyscyplinarnej będzie infekował kolejne składy, w których będzie zasiadał taki właśnie sędzia. Czyli tu już tkwi zarzewie przyszłego konfliktu znowu z TSUE i z Unią Europejską. Więc to jest zły pomysł. Teraz następne. Jeżeli by na przykład kazano im pójść w stan spoczynku, no wszyscy się oburzą, jak to jest taki lukratywny stan spoczynku, taka dobra rzecz i tu osobom, które uważamy, że nie mogą zasiadać w Izbie Dyscyplinarnej, bo nie spełniają kryteriów niezawisłości, my im dajemy taki cukierek. No dobrze, ale może ten cukierek wart jest tego, żebyśmy mieli przynajmniej na odcinku my organy Unii Europejskiej spokój. Ja w to nie wnikam, to nie jest mój problem. Natomiast twierdzę, że to rozwiązanie, które tutaj przyjęto, jest niewystarczające. Drugie rozwiązanie. Przywrócenie do pracy tych sędziów, którzy zostali zawieszeni. Tu też widać pewne, jakby tu powiedzieć, troszkę tak półgębkiem, ale pewne działania. Dlatego, że ostatnio wiem, że w Izbie Dyscyplinarnej, zresztą mocą jednoosobowego znowu postanowienia prezesa tej izby,
Izby, pana sędziego, pana Rocha, sędzia Juszczyszyn, który był najwcześniej zawieszony, on powiedział, że właściwie uznał wyrok sądu, który przywracał sędziego Juszczyszyna do pracy. Być może, ja tego nie wiem, być może to jest oznaka tego, że w jakiś ten sposób poprzez tą Izbę Dyscyplinarną będzie się chciało, jakby to powiedzieć, przywrócić stan praworządności. Blokować to, co zostało wcześniej przez nią. Może. Byłoby oczywiście lepiej, rozsądniej, uczciwiej i rzetelniej po prostu to powiedzieć wprost w tej ustawie. No ale widać, to w naszych warunkach jest niemożliwe, no bo przecież te zawijasy, które obserwujemy, te chochole, tańce, to naprawdę mogą każdego wyprowadzić z równowagi. I kolejny raz problem przekazujemy w ręce sądów, już abstrahując od tego, jak oceniamy ich niezawisłość. Tak? I byłby święty spokój. Sądy orzekają, wracają, nie ma problemu. Teraz następny problem, trzeci. Postępowanie to dyscyplinarne. To jest najbardziej cienka materia, dlatego że jest przewidziane, zresztą wzbudziło szalone emocje o charakterze takich publicystycznym. Ten test niezawisłości, który jak rozumiem ma być plasterkiem na ten ranę, którą powoduje obecny reżim dyscyplinarny, któremu są poddani sędziowie. I tutaj to, czy to będzie wystarczające, ja muszę powiedzieć, nie jestem wcale przekonana. Dlatego, że z jednej strony ten test niezawisłości to jest takie, przepraszam bardzo, to jest takie trochę mruganie okiem piwo bezalkoholowe. Była kiedyś taka reklama, w której chodziło o to, żeby obejść zakaz reklamowania alkoholu. Więc w związku z tym reklamowano piwo bezalkoholowe z mruganiem jednym okiem, żeby to tak by wyglądało. I ten test niezawisłości, który u nas zaproponowano, dokładnie tak samo wygląda. W związku z tym, sumując, przepraszam, ten przydługi wywód, który ja zrobiłam, to jest trochę tak, że w tej chwili jesteśmy na etapie trochę udawania, że politycy polscy, że jednak chcemy coś odblokować, ale chcemy najtańszym kosztem i być może przy okazji coś niecoś wyszachrować. Mniej więcej jesteśmy na tym poziomie. Ja jestem prawnikiem. Jestem przyzwyczajona do rozumowań prawniczych takich, jakich mnie nauczono, klasycznych. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy te rozumowania okażą się wystarczające. W zderzeniu z politykami w komisji być może. W zderzeniu z oceną sędziów w TSUE wątpię. Tyle tylko, że rozstrzygnięcie później sprawy na poziomie TSUE to jest znowu odsunięcie w czasie. I teraz znowu jedna uwaga generalna. My nie dostrzegamy sytuacji, w której krok po kroku, w nieubłagany sposób, w miarę zgęszczania się orzecznictwa TSUE w różnych sprawach dotyczących praworządności w Polsce, zwęża się pole manewru dla polskich polityków. Oni tego nie widzą, dlatego że w czerwcu zapadnie wyrok w TSUE. Tam wisi w tej chwili chyba 17 spraw z Polski. Każdy wyrok, każde rozstrzygnięcie, czy to w sprawie pytania prejudycjalnego, czy to w sprawie skargi bezpośredniej, zwłaszcza tej ostatniej, ono ogranicza pole manewru. W związku z tym, im dłużej się działa kunktatorstwo i udaje, że się coś robi, tym później będzie trudniej osiągnąć nawet to, co było do osiągnięcia na etapie wcześniejszym. Bo dokładnie to, co w tej chwili się robi z Izbą Dyscyplinarną, gdyby zrobiono półtora roku wcześniej, a to by zupełnie inaczej wyglądało. I znowu taka ogólna konkluzja. Trzeba rozróżniać, co jest dyskursem prawa i jest dyskursem polityki. Dlatego, że dyskurs polityki polega na targowaniu. Kto ma lepszą twarz pokerową, kto ma więcej siły. W rokowaniach tego typu można oszukiwać. W prawie oszukiwać można mniej, zwłaszcza, że o tym, co jest prawem, co prawo znaczy, orzekają sędziowie i to są ci prawnicy, którzy zasiadają w TSUE i oni bardzo dobrze wiedzą, że politycy chcą oszukać. Na tym się znają. Więc ja bym, bo to jest wtedy nierychliwo, ale sprawiedliwo, bo jak się wtedy w ich ręce dostanie, to oni ocenią to, co robi polski Sejm i ja wcale nie jestem pewna, czy te właśnie chochole tańce, które my w tej chwili uprawiamy, doprowadzą do tego skutku, o którym marzą polscy politycy. No to byłoby tyle mojej odpowiedzi na to pierwsze pana pytanie.
Pani profesor powiedziała na początku o usiłowaniu nieudolnym. O ile ja pamiętam, to w sprawach karnych usiłowanie nieudolne, taka konstrukcja, to jest marzenie każdego obrońcy, bo usiłowanie nieudolne w polskim systemie prawnym jest niekarane. No, więc, no proszę pana, no więc to jest, jesteśmy na zasadzie próba fraj. Próbujemy. Czy to już, ja przyznam szczerze, dla mnie te doświadczenia ostatnich lat przyniosły jedną taką konkluzję. My, prawnicy, wynosimy ze studiów i przekazujemy później dziennikarzom, dziennikarze to przekazują dalej publiczności, wiarę, że prawo robi to, co głosi. Ono jest po to, żeby uporządkować rzeczywistość. Tymczasem nowocześni socjologowie prawa zwłaszcza doskonale wiedzą, że prawo w naszych warunkach bywa wykorzystywane opacznie, po prostu jako oręż. No wszyscy wiemy, czyściciele kamienic, przykład, prawo wykorzystuje się prawo własności, żeby wyczyścić sobie kamienicę. Deweloperzy, którzy zawłaszczają tereny na przykład spółdzielni mieszkaniowych bardzo, czasami nieuczciwy sposób. Otóż to jest wszystko wykorzystywanie prawa jako oręża, jako broni. Widelcem można jeść, widelcem można człowieka ukłuć. Tak samo prawem. Prawem można obronić, prawem wykorzystywanym kunsztownie, a opacznie. Stąd się biorą na przykład takie opowieści ludowe. Krętacz, adwokat. Bywają tacy, prawda? Krętacze, adwokaci. A szczęście to mniejszość. W takim kunsztownym ułożeniu instrumentów prawnych, żeby wykorzystać je w złej sprawie. Przez właściwe ułożenie tej łamigłówki w określony sposób wychodzi krzywy obraz prawa. I otóż, jeżeli my, dziennikarze, prawnicy, będziemy ludzi utrzymywali w wierze, że prawo zawsze robi to, co głosi, to my robimy źle. Ja w tej chwili z panem rozmawiając staram się przekazać państwu wiedzę o tym, że prawo bywa wykorzystywane w opaczny sposób, bywa nadużywane, bywa służy czasami, ba, państwo, czego nigdy nie powinno robić, czasami wykorzystuje swoją władzę tworzenia prawa i interpretacji prawa właśnie nie po to, żeby świadczyć dobro, do którego zobowiązuje tę władzę konstytucja, tylko po prostu węgierski prawnik nazwał to ruling for cheating, czyli rządzenie rożenie poprzez oszustwo, poprzez oszukiwanie. I tam, to jest bardzo, zresztą bardzo ciekawa książka tego autora, on pokazuje różne sposoby, którymi państwo, władze państwowe dążą do tego, aby oszukać. Więc ja przepraszam, ja widzę dokładnie te zabiegi, które, o których dzisiaj rozmawiamy, to znaczy usiłowania, no jakby powiedzieć, nie całkiem rzetelnego wprowadzenia w życie orzecznictwa TSUE, to się pięknie wpisuje w katalog tych najrozmaitszych posunięć władzy, która chce oszukać. Dlatego, że to jest bardzo przykre stwierdzenie dla obywatela. Władza nas oszukuje. Ech. I my musimy w wypadku, kiedy ona nas oszukuje, sięgnąć do właściwych środków, aby się obronić. Tym środkiem jest na przykład możliwość odwołania gdzieś na przykład, czy do Strasburga, czy do Luksemburga. Z tego ostatnio obficie korzystamy. I to jest akurat ten moment, w którym muszę zakończyć naszą rozmowę trwającą. Już niesamowicie nam ten czas upłynął, a chciałbyś jeszcze drugie tyle. Mam na to nadzieję w najbliższej przyszłości. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za zaproszenie. Będziemy mieli dużo okazji do rozmowy na temat ruling by cheating. Co robić? Ewa Łętowska była naszym gościem. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję. To jest program Rzecz o Prawie. Co zmieniło przejście ze stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego? Filip Firut, radca prawny w kancelarii Sendero, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, będziemy rozmawiać o tym, jak niepostrzeżenie stan epidemii nam się przeobraził w stan zagrożenia epidemicznego. Odczuł pan te różnice jakoś osobiście? Muszę przyznać szczerze, że nie. Dlatego, że większość z tych przepisów, które dotyczą stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, skonstruowane są w taki sposób wariantowy.
Można powiedzieć, że obowiązują one tak długo, dopóki któryś z tych czasów nie zostanie odwołany. Czyli no, tak naprawdę stan epidemii, zmieniając się w stan zagrożenia, dotknął wybranych, można powiedzieć, takich bardzo jednostkowych regulacji, bardzo specyficznych dla każdej z branży. Ja tak nawet myśląc ostatnio tutaj, tak myśleliśmy o tym w kancelarii wspólnie, to tak naprawdę kolega z działu procesowego wielkiej takiej zmiany nie czuje, no bo to tak naprawdę stan zagrożenia epidemicznego wciąż daje podstawy do tego, by stosować te przepisy przejściowe, w cudzysłowie, bo te przepisy są z nami już od 2 lat, tak naprawdę do tego, co działo się dotychczas. W mojej praktyce prawa pracy jest bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o tutaj działkę nieruchomości, to też mam informację od koleżanki, że tak naprawdę na takim roboczym spotkaniu, gdzie my tak naprawdę wewnątrz zastanawialiśmy się, czy powinniśmy już teraz jakąś informację wysyłać do naszych klientów, wyszło, że tak naprawdę nie, bo w bardzo małym stopniu dotyczy ich ta zmiana. Co niepokoi i na co zwróciliśmy uwagę, to to, że tak naprawdę chyba nie dokonano takiej oceny skutków, tak? Bo oczywiście o tyle, o ile przejście ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego nie pociąga za sobą jakiejś takiej dużej fali, że tak się wyrażę, tego, że pewne przepisy za chwilę przestaną obowiązywać, bo ta konstrukcja przepisów jest taka, że one obowiązują podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub podczas stanu epidemii oraz pewien okres po 30 dni czy tam na przykład 3 miesiące, no to jednak już w ogóle wyłączenie tego pomarańczowego światła, które pali się teraz, na tak naprawdę zielone, to jest dopiero ten moment, kiedy powinniśmy się zacząć zastanawiać nad tym, co się zmieni. Bo wszystkie przepisy, które były przygotowywane w 2020 roku, no sama ta ustawa, ja tam może nie będę tak jakoś mocno jej krytykował, ale ona była przygotowywana w takim specyficznym czasie, co być może uzasadnia sposób tej konstrukcji, że tam dolepialiśmy po prostu jakieś drobne regulacje, o tutaj jeszcze nie mamy czegoś zabezpieczonego, wyszło nam, że tutaj jeszcze coś musimy zrobić i tak naprawdę mamy zlepek takich przepisów, które ja interpretuję jako ranę na plaster, ale tak naprawdę no, musimy wyleczyć pewne elementy. Okazało się, że tak jak pewnie wiele osób zakładało, konstruując te przepisy, że będą one z nami na chwilę, okazało się, że są one już z nami 2 lata. Wiele praktyk, na przykład tutaj myślę o pracy zdalnej, którą stosują przedsiębiorcy, i to jest taka, no powiedzmy, z mojej branży rzecz najbardziej widoczna, tak, że mieliśmy telepracę, mamy teraz pracę zdalną, to są dwie rzeczy totalnie są niezwiązane. No, rząd obiecuje od długiego czasu, że zajmie się problemem, w sensie wprowadzi regulacje nie tymczasowe, a już na stałe, da przedsiębiorcom czas, żeby mogli się do tego przygotować i mogli w jakiś sposób zaprogramować sobie te procesy u siebie. Tych regulacji wciąż nie ma i to jest coś, co mnie na przykład osobiście gdzieś niepokoi, że teraz jeszcze mamy czas, żeby zastanowić się nad tym, co będzie we wrześniu, bo wrzesień ma być takim miesiącem, w którym rząd zdecyduje, czy wracamy trochę na ten podwyższony poziom zagrożenia i wprowadzamy ponownie stan epidemii w Polsce, co tak naprawdę znowu nic nie zmieni dla większości obywateli, czy jednak decydujemy o tym, że włączamy zielone światło, kończymy tak naprawdę z tymi szczególnymi regulacjami i pewne przepisy będą wtedy obowiązywały już bardzo krótko, tak? No na przykład te dotyczące pracy zdalnej, i to wtedy będzie czas dla przedsiębiorców lub po prostu dla obywateli, tak, żeby podjąć pewne działania. I to tak naprawdę jest rzeczą, nad którą my powinniśmy się zastanowić już dzisiaj, w sensie my, myślę tutaj bardziej o rządzie, no bo tak naprawdę dla nas, jako dla prawników, taka sytuacja delikatnego zamieszania być może nawet jest na rękę, bo wtedy we wrześniu, pewnie we wrześniu jeszcze nie, ale w październiku wszyscy klienci gremialnie zgłoszą się do nas z prośbą o poradę, co się zmienia i tak naprawdę co muszą zrobić, żeby pewne rzeczy sobie uporządkować. No znów mogę odwołać się do jakiegoś swojego doświadczenia i do praktyki, którą się zajmuję. No na przykład tutaj jest to rzecz, która dotyczy osób z zagranicy. Dużo obcokrajowców pracuje obecnie i przebywa w Polsce na, jak to mówi się żargonowo, przedłużce covidowej, tak? Ich pozwolenie na pracę wygasły, ich pozwolenie na pobyt wygasły, przedłuża możliwość przebywania w Polsce i pracy ustawa covidowa,
a tak naprawdę jeżeli jeden ze stanów, jeżeli ten ostatni stan, w tym wypadku mamy tutaj stan zagrożenia epidemicznego, zostanie odwołany, to też będzie taki bardzo krótki okres, kiedy te osoby będą mogły złożyć wnioski o wydanie nowych dokumentów. No spodziewam się wtedy takiego eksodusu tutaj, no wszyscy zaatakują Urząd Wojewódzki w każdym województwie. No już teraz widać, że to są jednostki niestety niewydolne, żeby obsługiwać w krótkim czasie bardzo dużą ilość osób. No i tutaj obawiałbym się na przykład tego, że będą zatory, nie wszyscy zdążą i znów może być jakieś takie zamieszanie, co dalej, co zrobić, tak? Więc to są te ryzyka, nad którymi myślę, że już teraz rząd powinien się zastanawiać i po prostu starać się przeciwdziałać temu, by taką atmosferę niepewności wprowadzić gdzieś we wrześniu. Ciekawe, czy to się rzeczywiście uda. Panie mecenasie, pan myśli, że kwestia pracy zdalnej jeszcze ciągle nie rozstrzygnięta przez kodeks pracy pozostanie z nami na dłużej w sposób jakiś bardziej uregulowany? To jest rozwiązanie, które się sprawdziło, jest korzystne? W mojej ocenie tak. Można powiedzieć, moja obserwacja jest taka, że na początku, jak mieliśmy tutaj do czynienia z tym nowym systemem, tak, 2020 rok, nagle okazało się, że nie możemy pracować w biurze. Był strach przed tym, żeby pozwolić pracownikom pracować zdalnie, natomiast teraz po 2 latach widać, z jednej strony mówi się coraz więcej o tym, to może już nie jest moja branża, natomiast ona też nas dotyka, o takich skutkach, powiedzmy, związanych z psychiką ludzi, z psychiką pracowników, takiego trwałego odizolowania. To nie jest dobre, żeby teraz zamykać ludzi w domach i żeby cały czas, korzystając tylko i wyłącznie z laptopa, pracowali zdalnie. Natomiast widać też korzyści tego rozwiązania, tak? Podejrzewam i najczęściej spotykam się z rozwiązaniami hybrydowymi. Tam, gdzie jest możliwość korzystania z laptopa i przenoszenia tej pracy płynnie z biura do domu, tam ta praca zdalna na pewno zostanie. Przez wielu naszych klientów jest wykorzystywana. Niesie ona ze sobą ogromne korzyści. Ja sam zresztą jestem beneficjentem pracy zdalnej, gdzie tak naprawdę, no, nawet jadąc dzisiaj do biura, z uwagi na korki w mieście, korki we Wrocławiu, to poświęciłem na dojazd ponad 40 minut. Także zwracając do domu, spodziewam się, że znowu będzie to pewnie z pół godziny co najmniej. No to niewątpliwie, jeżeli nie muszę pojawiać się w biurze, wolałbym tę pracę wykonać z domu i to jest czas, który po prostu oszczędzam, tak? Więc jakby całkowicie bym się do domu nie przeniósł, natomiast gdybym teraz codziennie musiał wracać do biura, pewnie takie rozwiązanie nie byłoby najbardziej optymalne i widzę i tak naprawdę doświadczam tego współpracując z klientami, że wiele podmiotów wykształciło już mechanizmy, które pozwalają na to, by płynnie łączyć pracę z biura z pracą w domu. I myślę, że jedyne, co rząd powinien teraz zrobić, to po prostu posłuchać przedsiębiorców, tak? Posłuchać, jaka jest ta praktyka, jakie są oczekiwania, jakie też są potrzeby, bo ja cały czas mam takie poczucie, że trochę próbuje się nam zastąpić telepracę pracą zdalną, ale to nie jest to samo, to nigdy nie było to samo. Ja w ogóle postulowałbym i tutaj rekomendował to, żeby na nowo pomyśleć o tej pracy zdalnej jako pewnego rodzaju beneficie, korzyści dla obu stron stosunku pracy. Absolutnie nie ma tutaj konieczności tego, by w jakiś sposób teraz przesadnie tutaj rozmyślać. Po prostu trzeba posłuchać przedsiębiorców, te mechanizmy już funkcjonują, one są już sprawdzone w praktyce, bo ponad 2 lata ten stan epidemii u nas trwał, on teraz niedawno został 16 maja zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego. Tak jak powiedziałem już na początku naszego dzisiejszego spotkania, niewiele to zmienia akurat na gruncie pracy zdalnej, natomiast warto byłoby już dzisiaj dać te przepisy, ustanowić jakieś zasady, jakieś reguły, by też pozwolić przedsiębiorcom przygotować się na to, jeżeli okazałoby się, że ich regulacje wewnętrzne, które obowiązują dzisiaj, nie dają tutaj pola do tego, by zadośćuczynić tym wymaganiom, które będą wynikały z przepisów. Tak więc jeżeli przepisy wejdą w takim kształcie, że będą wymagały jakichś innych zachowań, no to tutaj musimy mieć czas na to, by się zastanowić, jak to zrobić, zmienić te przepisy i przede wszystkim potem odczekać 2 tygodnie, nim one tak naprawdę zaczną, będą obowiązywały, tak? Bo zgodnie tutaj z kodeksem pracy każda taka zmiana dla pracowników to musi być podana do ich wiadomości 2 tygodnie przed tym, nim ona zacznie obowiązywać, więc warto zrobić to zawczasu. Teraz akurat jest taki sezon wakacyjny, wielu naszych klientów pracuje na trochę takich wolniejszych obrotach, byłby to dobry czas, natomiast tych zapowiedzi zmian w kodeksie pracy jest dużo,
bo z jednym torem idzie zmiana właśnie w zakresie pracy zdalnej i w zakresie możliwości badania trzeźwości. Z drugiej strony jest jeszcze taka zapowiedź zmian w kodeksie pracy, która podyktowana jest trochę dyrektywą work-life balance. Gdzieś jeszcze z tyłu głowy wszyscy mamy sygnalistów. Tak naprawdę te regulacje powinny już obowiązywać od grudnia najpóźniej ubiegłego roku. Wciąż jeszcze nie mamy ostatecznego kształtu tych przepisów, więc dużo jest takich niepewnych, niejasnych rzeczy, które trochę utrudniają jakby no, naszym klientom i nam funkcjonowanie. Tak? Gdybyśmy wiedzieli już dzisiaj, jak będzie, byłoby świetnie, bo moglibyśmy już zacząć działać. Miejmy nadzieję. Czy rząd nas słyszy? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję za to spotkanie. Może tak. Mecenas Filip Filut, kancelaria Sendero, był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To był program Rzecz o Prawie. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze, wtorek, godzina 14. Wojciech Tumidalski, do zobaczenia.